sobotę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich miało miejsce spotkanie połączone z pokazem mistrza kuchni Cezarego Powały. Był to prezent starosty koneckiego Grzegorza Pieca dla lokalnych kół gospodyń wiejskich z okazji Dnia Kobiet. Kucharz zaprezentował wiele ciekawych przepisów kulinarnych, m.in. narosół na bazie czosnku czy kaszotto. Cezary Powała był uczony fachu przez znanych profesjonalnych szefów kuchni na świecie i pracował w najlepszych polskich i europejskich restauracjach. Pojawia się też w mediach. Szanowni Państwo, pokaz Cezarego Powały, czyli szefa kuchni, który występuje na co dzień w kuchennych receptach, występuje też na żywo, w pytaniu na śniadanie, wziął się z tego, że gotuje zdrowo. I gotuje trochę inaczej niż my jako koła gospodyń wiejskich i przez to mój pomysł, aby Cezary właśnie wystąpił dziś tutaj, na tym pokazie. Spotkanie zostało zorganizowane przez starostę Grzegorza Pieca w ramach prezentu z okazji Dnia Kobiet dla lokalnych kół oraz w celu edukowania w zakresie zdrowego gotowania. W ZSP nr 1 pojawiły się przedstawicielki 26 tego typu jednostek z terenu powiatu. Gospodynie przygotowały dla Powały tradycyjne potrawy w swoim wykonaniu. Po pokazie miały miejsce warsztaty o tym, jak skutecznie prowadzić koło gospodyń wiejskich, które poprowadziła Natalia Latocha, dyrektorka Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wydarzeniu obecny był też Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze.